Niech Pan obdarzy Was spokojem, piątek 28. tygodnia okresu zwykłego. Święty Paweł w pierwszym czytaniu w tym liście do Rzymian kontynuuje ten temat, który rozpoczął i dla niego jest ważny i kluczowy, i dlatego będzie przewijał się przez kilka dni. Mowa oczywiście o usprawiedliwieniu, mowa o grzechu, mowa o chlubieniu się, ale jednocześnie mowa również o wierze, czyli o Bogu, który sam działa, Bogu, który pierwszy interweniuje. Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Właśnie, czy mamy powód do chlubienia się przed Bogiem? Panie Boże, to zrobiłem tam, to jestem wierzący i chodzę do kościoła i modlę się i spowiadam. No, to są moje uczynki. Staję przed Panem Bogiem. Teraz się chlubię, no i Pan Bóg nie ma innego wyjścia, niż mnie usprawiedliwić, powiedzieć: Bardzo dobrze, piątka, może lepiej, szóstka, zachowanie również wzorowe, jesteś tym uczniem, który jest najlepszy. Czasami wyobrażamy sobie taką relację z Panem Bogiem zrobić wszystko poprawnie, zrobić wszystko dobrze, zostać pochwalonym i zostać nagrodzonym. Ale co z tymi, którzy nie są w stanie dostać wzorowego ani szóstek, chociaż się starają, nie mają tej możliwości? Moglibyśmy powiedzieć, a co nas oni interesują. Ja się staram, ja tutaj wszystko robię w porządku. Oni w takim razie dla mnie mogą wylecieć, mogą zostać wyrzuceni, mogą zostać odrzuceni. Ale Bóg jest Bogiem wszystkim. Dzisiaj Pan Jezus mówi, jesteście ważniejsi niż wiele w rubli. No właśnie my czasami tak patrzymy, że ludzie to taka masa, jak stado w rubli. Jest tak wiele, że ten jeden to tam się w ogóle nie liczy, nawet nie wiemy, ile ich tam jest. Zawsze, zazwyczaj, jako trochę egocentrycy, stawiamy siebie w centrum, reszta może jest nieistotna, ale Bóg dzisiaj mówi: Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Znaczy, że Bóg widzi każdego, zna każdego po imieniu. To nie jest tylko jakieś stado, to nie jest tylko jakiś naród, to nie jest jakaś populacja, to nie są statystyki. To jest żywy, konkretny człowiek ze swoimi radościami, smutkami, z problemami, z trudnościami. Dlatego. Bóg nie chce rozwiązać tego wszystkiego w ten sposób, że wybiera tylko tych najlepszych, tym, którym się udało, tym, którzy dzięki uczynkom mają powód do chlubienia się, ale chce tym, którzy wierzą, którzy się starają i którzy próbują, i Bóg przyjdzie im z pomocą. Otóż temu, który pracuje, liczy się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w tego, co usprawiedliwia grześnika, wiarę jego liczy się za tytuł do usprawiedliwienia. Tu mamy trochę echa tej przypowieści, którą opowiada Pan Jezus o pracownikach winnicy: tych, którzy pracowali od rana i tych, którzy pracowali tylko tą jedną godzinę. Wszyscy dostali tą samą nagrodę, i widzimy, że jedni uważają, że to jest niesprawiedliwe. My 12 godzin w pocie czoła, w pełnym słońcu tutaj pracowaliśmy, dostajemy denara, tamci przyjechali na sam koniec, jedną godzinę popracowali, dostali denara. Ale odpowiedź tego właściciela winnicy jest właśnie taka: dlaczego złym okiem patrzysz na to, że ja jestem dobry? Dzisiaj w inny sposób poprzez świętego Pawła ale Bóg też mówi: jestem dobry. Jedni mają tą łaskę i pracują dużo, i faktycznie życie ich jest poprawne i właściwe, i ich usprawiedliwiam. Inni są gdzieś tam, powiedzmy, w środku się lokują i życie jest poprawne, ale są ci, którzy wydaje się, że no nic nie potrafią, nie mają się czym wykazać. I co teraz? Bóg, który jest Bogiem wszystkich, też ich chce usprawiedliwić, ale zawsze ważne jest wiedzieć, że to wszystko jest z łaski. Nawet jeśli będziemy trzymać się tej przypowieści, to po każdego przyszedł Bóg i każdego zaprosił. To nie jest tak, że oni sami poszli do winnicy. To nie jest tak, że oni tu wykonali jakąś taką pracę, że sami się postarali. To Bóg przyjechał po nich, to Bóg przyszedł po nich, to Bóg ich wezwał do tej pracy. I oni odpowiedzieli, ale to jest łaska, łaska wezwania, łaska powołania. Ostatecznie byśmy powiedzieli łaska pracy. Czy dzisiaj stajemy w tej perspektywie, że będę pokazywał się jako ten lepszy, że będę się chlubił? Czy zobaczę sytuację odwrotną, że wszystko mam od Boga, również swoje talenty, również swoją wiarę, również te moje dobre uczynki, bo przecież one ciągle istnieją, ciągle są ważne. To nie jest tak, że teraz to jest nieistotne. Ale czy widzę, że wszystko dzieje się za łaską Boga? On mnie wezwał i ja współpracuję z nim, ja odpowiadam na to jego wezwanie. I dzieją się dobre rzeczy w moim życiu i dobrze, żeby takie się działy. Ale jednocześnie cały czas pamiętam, od kogo to wszystko otrzymałem, i jednocześnie w tych, którzy tak nie potrafią, nie widzę ludzi, których trzeba odrzucić i zignorować i potępić, ale tych, których trzeba zaprosić do tego, żeby najpierw skorzystali z łaski Bożej i ta łaska ich uskrzydli, ta wiara ich poprowadzi. Jeśli dowiedzą się, że jest ktoś, kto kocha i kocha bezwarunkowo, że Bóg jest po ich stronie, to wtedy to może zmienić. To jest zawsze pytanie, co wychowuje, co nawraca. Czy pewne zasady jasne i konkretne, czy pewna przemoc, może nawet trochę wytyczne. Czy faktycznie miłość? Możemy kogoś karcić, możemy nastawiać różnych przeszkód, regulaminów i zasad, i to przez jakiś czas będzie działać. Ale czy to będzie zmieniać człowieka od zewnątrz, tylko sprawi, że on się świetnie porusza w, tym, w tej przestrzeni regulaminów? Zewnętrznie potrafi, ale wewnętrznie może być nieprzekonany. Bóg chce wszystko robić od wewnątrz, od środka, żeby to było nasze, nie zewnętrzne, kiedy ktoś patrzy. Ale żeby było takie, że ja jestem do tego przekonany. Dlatego nie chcemy się chlubić, ale chcemy tą łaskę przyjąć. I te słowa, które dzisiaj mówi Chrystus: Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Właśnie, bo często robimy pewne rzeczy na zewnątrz, na pokaz. Trochę chcemy się Bogu pokazać, chcemy trochę ludziom się pokazać, naszym bliskim, może chcemy pokazać, jak dobrzy jesteśmy. Jest niebezpieczeństwo wtedy faryzeizmu. Oni też się chcieli pokazać. Ale Bóg mówi, ale zrób to dla mnie. No właśnie tutaj ta bojaźń Boża, to nie chodzi o strach przed Bogiem, ale szacunek, ta bojaźń Boża, no bo to na końcu przed Nim staniemy. Nie będzie sąd ludzki, bo tutaj myślimy sobie, że to jest najważniejsze, żeby nas ludzie dobrze ocenili, ale będzie sąd Boża. Pan Bóg będzie wiedział i to, co na zewnątrz, i to, co wewnątrz. Jakie miałem intencje i co myślałem, jakie były moje przekonania. Dzisiaj Chrystus chce pokazać najważniejszy jest Bóg i żebyś w tej relacji z Bogiem był przejrzysty, żebyś w tej relacji z Bogiem był szczery. No, na zewnątrz różnie to może wychodzić, ale jeśli w czasie modlitwy, jeśli w mojej relacji z Bogiem mam tą szczerość, to wszystko jest w porządku. Powiem, Panie Boże, nie daję rady, nie potrafię sobie z tym jakoś tym się uporać, tu mam takie grzechy, takie słabości. Jestem szczery, nie chcę się wybielić, nie chcę być grobem pobielanym, jak to mówi Jezus Chrystus. Bo wiem, że ostatecznie stanę przed Bogiem i to On będzie mówił, gdzie pójdę. Czy właśnie ta wieczność będzie z Bogiem, czy wieczność będzie bez Niego. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.